Oko za oko, ząb za ząb. Kto nie słyszał tego powiedzenia? Myślę, że nie ma zbyt wielu takich osób. Dzisiaj hasło kojarzone z kodeksem Hammurabiego i z Biblią hebrajską wykorzystywane jest w chwilach szczególnego uniesienia emocjonalnego, w przypadkach głośnych czy szczególnie brutalnych przestępstw. Można je usłyszeć na protestach czy manifestacjach w wielu państwach świata. Wskrzeszenia tej zasady domagają się także poniekąd zwolennicy kary śmierci. Dzisiejsze kodyfikacje prawne w państwach demokratycznych, ale i nie tylko w nich, nie przewidują stosowania w ramach sankcji kary, która bezpośrednio i w ten sam sposób odzwierciedla istotę popełnionego czynu. Jednakże w przeszłości, w pewnych przypadkach, była to zasada prawa, choć nie należy rozumieć jej tak dosłownie. Czym był kodeks Hammurabiego? Czy był kodeksem? Dlaczego stał się aż tak popularny? Czy faktycznie był aż tak brutalny, że za każde przewinienie przewidziano taką karę, jaką postać przybierało dane przestępstwo? To tylko niektóre z pytań, jakie stawia jeden z najsłynniejszych aktów prawa w historii. Witam wszystkich w materiale o kodeksie Hammurabiego. Mam na imię Szymon, z wykształcenia jestem prawnikiem, a historia to jedna z moich wielu pasji, którą rozwijam w ramach projektu Historyczny Top. Temat ten jest mi zatem szczególnie bliski. Opowieść o kodeksie Hammurabiego polecam wam uzupełnić materiałem o historii władcy, który rzeczony kodeks stworzył. Mowa tu oczywiście o Hammurabim, władcy Babilonu, panującym niemalże w całej Mezopotamii. Film na temat babilońskiego króla znajdziecie na moim kanale. Link dodałem także w opisie tego podcastu. Dzięki niemu lepiej zrozumiecie całość historii i przeniesiecie się do starożytnej Babilonii w XVIII wieku przed naszą erą. Dzisiejszy materiał rozszerzy wątek kodeksu, który nie bez przyczyny zapisał się w historii jako jeden z najważniejszych zbiorów prawnych starożytności, ale nie tylko tej epoki. Nim zaczniemy, chciałbym wam polecić świetną książkę. Szymon Zdziebłowski, Wielka Piramida. Ta pozycja odpowiada na wiele pytań, które padają w kontekście Wielkiej Piramidy Cheopsa w Egipcie. Jeden z 7 cudów świata starożytnego do dziś budzi emocje i stawia pytania. Jakie mamy dowody na to, że budowlę wzniósł Cheops? W jaki sposób ją zbudowano i czy było to możliwe przy zastosowaniu prostych, kamiennych narzędzi? Skąd pomysły i teorie, że za jej budową stali kosmici? To tylko niektóre z pytań, na które stara się odpowiedzieć ta książka. O piramidzie Cheopsa zrobiłem w przeszłości film, ale gdyby ta książka została wydana wcześniej, na pewno bym z niej skorzystał, bowiem zawiera w sobie wyniki najnowszych badań i teorii, co jest niezwykle ważne. Link do zakupu książki znajduje się w opisie. Polecam serdecznie nie tylko fanom starożytnego Egiptu. Dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają mój projekt. Stworzenie takiego materiału to kilkadziesiąt godzin pracy, których siłą rzeczy nie mogę poświęcić na inne zajęcia zarobkowe. Na razie mój Patronite jest bardzo skromny, ale rozwija się z każdym filmem. Także dziękuję serdecznie i wszystkich chętnych zapraszam do dołączenia do tego prestiżowego grona. To tyle tytułem wstępu. Zaczynajmy dzisiejszy podcast. Inskrypcję, na której wyryto kodeks, wykonano prawdopodobnie w 40 roku panowania króla, a więc w 1751 roku przed naszą erą, czyli w XVIII wieku przed Chrystusem. Powszechnie panuje zupełnie błędne przekonanie, że kodeks Hammurabiego jest najstarszym zbiorem praw w historii. Nie jest, a dziedzictwo mezopotamskich kodeksów jest dużo starsze. Zrobiłem wam o tym w przeszłości podcast, który znajdziecie na Spotify i na YouTube pod hasłem Prawo Sumerów – najstarsze kodeksy prawne w historii świata. Znana nam kultura prawnicza Mezopotamii sięga połowy trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Warto tutaj wspomnieć, że wyróżniamy co najmniej kilka kodeksów przed tym Hammurabiego, a sam Babilończyk czerpał z dorobku poprzedników całymi garściami. Warto podkreślić, że fakt, że kodeks Hammurabiego nie jest najstarszy, wcale nie odejmuje mu na znaczeniu. Nie ma co ukrywać, że jego prawa są najpopularniejsze, najbardziej rozległe i najlepiej zachowane ze wszystkich mezopotamskich. Pytaniem pozostaje, czy mówiąc o prawach Babilończyka, słowo kodeks jest w ogóle właściwym określeniem? Odwiedzając Paryż i zwiedzając Louvre, możemy trafić na czarną, diorytową stelę, na której wyryto prawa, które wzbudzają tyle kontrowersji i niejasności. Imponujące rozmiary płyty wysokiej na 2,25 metra, o obwodzie podstawy 1,90 m, a u góry 1,65 m, robią wrażenie, co mówię z własnego doświadczenia, gdyż miałem przyjemność oglądać stelę pod koniec stycznia tego roku. Początkowo stela zabierała 51 kolumn poziomych, 23 z przodu i 28 z tyłu. Frontalna strona zawiera ich mniej, gdyż na czubku kodeksu wykonano płaską rzeźbę, na której wyobrażono prawdopodobnie Hammurabiego, odbierającego od drugiej postaci symbole władzy królewskiej. Król Babilonu w wyraźnie pobożnej postawie przygotowuje się do przejęcia od postaci insygniów władzy, czyli berła i prawdopodobnie pierścienia. Tajemniczą postacią jest siedzący na tronie Bóg, którego symbolami są długa szata i spiralna tiara. Jak pisze Marek Stępień, asyriolog z Uniwersytetu Warszawskiego, w swoim opracowaniu kodeksu Hammurabiego, rozchodzące się z ramion Boga promienie słońca jasno wskazują, że rzeczonym Bogiem jest Szamasz, Bóg Słońca, ale także Sprawiedliwości. Czczony w Sippar i Larsie, Szamasz często mylony jest w tej scenie z Mardukiem, głównym Bogiem Babilonu, jednak aspekt słoneczny i patronat nad sprawiedliwością raczej nie pozostawiają złudzeń, z czyich rąk władzę nad przestrzeganiem prawa odbiera król Hammurabi. Władca jest niemalże równy siedzącemu Bogu, co podkreśla jego silną pozycję w ówczesnym czasie i w całym mezopotamskim świecie. Historia badanego obiektu jest długa i burzliwa. Stela została odkryta dla świata na początku XX wieku. Wtedy to francuski archeolog George Jacquier odkrył rozczłonkowaną na 3 części stelę podczas wykopalisk w Suzie, jednego z najważniejszych miast starożytnego Elamu. Po badaniach i złączeniu w całość okazało się, że uszkodzenia są marginalne i nie przeszkadzają w zrozumieniu całości. Kilka kolumn na dole zostało co prawda zatartych, przez to kilkadziesiąt paragrafów przepadło, ale nie jest to wielką stratą w porównaniu do tego, co przetrwało. Oprócz kodeksu odkryto także fragment co najmniej 2 innych stel. Ocalały egzemplarz wystawiono początkowo prawdopodobnie w Sippar, czyli w mieście boga Szamasza, a inne stele z kodeksem Hammurabiego rozmieszczano także w innych ważnych miastach Imperium Babilońskiego, aby werdykty króla sprawiedliwości, dobrego pasterza, docierały wszędzie i do każdej owieczki. Wydaje się, że główna stela mieściła się w stolicy, Babilonie, a ta, którą dysponujemy, była po prostu jedną z kopii. Aby przeczytać kodeks, musimy czytać wiersze poziomych kolumn z prawej do lewej, a znaki w danych wersach od góry do dołu. Warto postawić w tym miejscu pytanie, co wystawiona w Sippar stela robiła w oddalonym o kilkaset kilometrów Elamie? Sam fakt odnalezienia babilońskiej steli na terytorium Suzy może dziwić, jednak szybko przestanie, jeżeli z wyjaśnieniem tej zagadki przyjdzie nam historia pewnego elamickiego władcy. Około 1159 roku przed naszą erą do Mezopotamii wtargnął niejaki Szutruk-Nahhunte II. Władca po udanej kampanii przywiózł do swojego kraju, czyli do Elamu, wiele cennych łupów, w tym stele żyjącego kilkaset lat przed nim Hammurabiego. To właśnie Szutruk Nachunte mógł zatrzeć dolne kolumny, prawdopodobnie chcąc umieścić w ich miejscu własne prawa lub inskrypcje o tym, jak rzeczoną stelę zdobył. Z niewiadomych jednak względów tego nie zrobił. Być może przestraszył się gróźb, jakie na steli zawarł Hammurabi w stronę tych, którzy poważą się na taki krok. Raczej nie o to chodziło, choć pewności nie mamy. Zagarnianie łupów z najeżdżanych terytoriów to element strategii wodzów od dalekiej starożytności i tak też było w przypadku władców Elamu. W świecie Mezopotamii jako szczególnie cenny szaber uznawano właśnie takie stele, symbole władzy i potęgi dawnych królów. Wszak zagarnięcie steli Hammurabiego nastąpiło kilka wieków po jego panowaniu. Poza takimi łupami zagarniano także posągi bogów, aby umieścić je we własnych świątyniach na znak triumfu i w celu udowodnienia, że bogowie zwycięzców są silniejsi niż ci, którzy mieli strzec pokonanych. W ten sposób przenoszono także moc bogów podbitych państw oraz wierzono, że splendor, chwała i świetność dawnych królestw przejdą teraz na stronę zwycięzców. Po zawartości steli z tekstem kodeksu Hammurabiego łatwo stwierdzić, że powstał on po 38 roku panowania Babilończyka. Wspomina on bowiem miasta, które weszły w zasięg jego królestwa właśnie po wspomnianym roku. Monument wzniesiono zatem w czasie ostatnich 4 lat panowania króla, a tekst wyraźnie wyraża poczucie spełnienia Hammurabiego jako króla sprawiedliwości. Najbardziej prawdopodobny wydaje się 40 rok rządów króla Sumeru i Akadu, a więc 1751 rok przed naszą erą. Mowa tutaj o tej steli, którą dysponujemy, gdyż istnieje teoria, że poszczególne kopie kodeksu powstawały w różnym czasie i że zbiór praw, tudzież wyroków, był po prostu uaktualniany. Zanim przytoczę wam kilkadziesiąt z prawie 300 zapisów prawnych, warto spróbować odpowiedzieć na pytanie, czym w ogóle kodeks Hammurabiego był? Czy był kodeksem w starożytności, jak nazwali go współcześni badacze? Jaka była jego istota? Co miał ustanawiać? Jaką rolę pełnił? Czy ustanawiał cokolwiek? Czy zebrane w spisie regulacje można nazwać prawem stanowionym? Czy są to bardziej wyroki sędziowskie, które noszą znamiona precedensu? Były wskazówką dla sędziów w Imperium Babilonu, czy nie? Kto stworzył te zapisy? Hammurabi jako najwyższy sędzia, czy jako najwyższy prawodawca? Od momentu ukazania się pierwszego przekładu, podobnym dywagacjom nie ma końca. Możemy pokusić się o odpowiedź na pytanie, czy kodeks Hammurabiego spełniał wymagania słowa kodeks w dzisiejszym rozumieniu tego słowa? Nie, nie spełniał, gdyż brakuje w nim choćby zasad funkcjonowania całego aparatu wymiaru sprawiedliwości i nie zawierał w sobie wielu sytuacji, których występowanie wynika wprost z protokołów z rozpraw sądowych, które w formie innych inskrypcji przetrwały do dziś. Warto także zaznaczyć, że kodeks Hammurabiego opisuje sytuacje, które dziś regulowane są w osobnych kodeksach. Znajdziemy w nim na przykład elementy prawa karnego, rodzinnego, spadkowego czy cywilnego. Nie brakuje zapisów dotyczących nieruchomości, prawa budowlanego, a nawet poniekąd prawa medycznego i prawa pracy. Aby jednak zrozumieć istotę steli, musimy poczynić ważne i dość oczywiste założenie. Na tekst kodeksu należy patrzeć z perspektywy Babilonu w XVIII wieku przed naszą erą. Musimy zrozumieć ówczesne realia i nie kierować się dzisiejszymi definicjami oraz rozumieniem procesów społecznych i prawnych w XXI wieku. Kodeks Hammurabiego nie jest zatem ani konstytucją, ani kodeksem, ani zbiorem praw w dzisiejszym rozumieniu tych słów. Przez lata kodeks, który nie jest kodeksem, porównywano do najróżniejszych kodyfikacji Greków, Rzymian, a nawet z kodeksem Napoleona, jednak nie ma to większego sensu. Zostawmy ten wątek w spokoju i odpowiedzmy na pytanie, czym zbiór praw był w istocie, czyli jaką funkcję pełnił w starożytnej Babilonii i co oznaczał i dla prostego obywatela, i dla sędziów wykonujących swój zawód. Forma zapisanych w kodeksie przepisów ma charakter kazuistyczny, czyli jeśli A, to B. Określono precyzyjnie daną sytuację oraz sankcję, jaka grozi w przypadku zaistnienia danej sytuacji. Nie ma tutaj miejsca na interpretację. Sytuacja jest klarowna. Przykładowo, jeśli obywatel żonę sobie wziął, a febra pochwyciła ją i inną wziąć postanowił, może ją poślubić. Żony swej, którą febra chwyciła, nie odprawi jej. W domu, który zbudowali, pozostanie i dopóki żyje, będzie ją utrzymywał. Ten ciekawy artykuł ukazuje typową budowę przepisów w kodeksie. Trudno o bardziej precyzyjną sytuację, nie ma tutaj miejsca na wielką wykładnię. Taka budowa sugeruje, że kodeks Hammurabiego był w istocie spisem wyroków, jakie wydano w państwie. Sam Hammurabi w epilogu zaznaczył, że przepisy to denat misari, czyli wyroki sprawiedliwości. I to należy podkreślić, słowo wyroki. W monteskiuszowym podziale władzy, który zdominował myśl polityczną naszych czasów, przynajmniej w Europie i w Ameryce, istnieje rozróżnienie między władzą sądowniczą, z natury, a przynajmniej z teorii niezawisłą, a władzą, która prawo stanowi. Niezawisły sędzia wydaje wyrok, bazując na ustanowionym przez ustawodawców prawie, stając się ustami ustawy. W starożytnej Babilonii było zgoła inaczej, a najwyższym sędzią był ten, który prawo ustanawiał, a więc sam król, Hammurabi, namaszczony w tym celu przez Boga Sprawiedliwości Szamasza. Każdy wyrok Hammurabiego, który znany był z faktu, że rozstrzygać lubił, co potwierdzają setki przypadków, był poniekąd równoznaczny z ustanowieniem prawa. Hammurabi oczywiście nie decydował w danych sprawach wyłącznie i jednostronnie, gdyż niewątpliwie, co widać po niektórych przepisach, podpierał się prawem zwyczajowym oraz dziedzictwem dawnych kodeksów. Chcąc zdefiniować kodeks Hammurabiego w najprostszy sposób, sięgnijmy po książkę Stępnia, który pisze: tym właśnie był kodeks Hammurabiego, zbiorem orzeczeń sądowych, wyroków i rozporządzeń, wydanych przez króla w ciągu całego, prawie 43-letniego panowania, spisanym na polecenie starzejącego się już władcy, na niecałe 3 lata przed śmiercią. Mimo że nazwa kodeks czy zbiór praw nie jest do końca właściwa i powinniśmy posługiwać się stwierdzeniem zbiór wyroków, ja w dalszej opowieści pozostanę przy tych pojęciach i będę je stosował wymiennie, dla ułatwienia przekazu. Co ciekawe, według Marka van de Mieroupa, znanego badacza tematu historii Mezopotamii, nie ma jednak wielu śladów, by kodeks regularnie stosowano jako swoisty przewodnik po prawodawstwie. Do dziś przetrwało mnóstwo protokołów sądowych, które w ogóle nie odnoszą się w żaden sposób do jakiegoś nadrzędnego zbioru praw czy wyroków. Są przypadki, w których potwierdzono tylko niewielką zgodność między wyrokami wydawanymi w danych sprawach, a treścią wyroków wyrytych na steli. Jak pisze autor, w licznych przetrwałych źródłach pisanych z ówczesnej Babilonii możemy znaleźć tylko jedną wzmiankę na temat stosowania kodeksu. W 10. roku rządów Samsu-Iluny, następcy Hammurabiego, doszło do sytuacji, w której przedsiębiorca skarżył się swojemu agentowi na wysokie koszty, jakie przypadły po jego stronie. Agent napisał w raporcie, że tkacze zażądali stawki dziennej odpowiadającej 15 miarkom ziarna jęczmienia w srebrze. Przedsiębiorca odpowiedział, że stawki dla wynajętych pracowników zapisane są na steli. W artykule 272 kodeksu faktycznie znajdujemy wynagrodzenie w kwocie 5 miarek jęczmienia w srebrze, czyli 3-krotnie mniej niż żądali tkacze. Mimo że mamy tutaj do czynienia tylko z jednym przykładem odwołania do steli, nie oznacza to, że jego znaczenie było marginalne. Wydaje się, że zadaniem kodeksu była rola konsultacyjna. Niektóre postawione w ważnych ośrodkach stele mogły i prawdopodobnie stanowiły pewien punkt odniesienia w niektórych, konkretnych sprawach. Kodeks Hammurabiego z całą pewnością odgrywał ogromną rolę w prawodawstwie Babilonu i nie tylko. Był zbiorem wyroków, na które mogli powoływać się zainteresowani w danych sytuacjach. Trudno było podważać wolę Hammurabiego, króla Sumeru i Akadu, namaszczonego przez bogów. Wydaje się zatem, że zbiór wyroków był ogromnym ułatwieniem i uporządkowaniem orzecznictwa w tych przypadkach, które opisywał, a opisywał ich całkiem sporo. Cel powstania kodeksu pozostaje jednak nie do końca jasny i dyskusje na ten temat będą trwały jeszcze latami. W kodeksie wyróżniono 3 główne warstwy społeczne. Najważniejsi byli avilum, czyli pełnoprawni i wolni obywatele. Piętro niżej na piramidzie stali muszkeni, ludzie pozbawieni pełni praw obywatelskich, ale wolni. Pozostawali oni w pewnej zależności względem króla. 3. warstwę stanowili wardum, czyli po prostu niewolnicy. W zależności od klasy społecznej poszkodowanego bądź sprawcy, czyli od statusu, inne sankcje przewidywał kodeks Hammurabiego za te same zbrodnie. Reguła oko za oko nie była zatem uniwersalna. Inna kara groziła za uderzenie równego sobie, a inna za uderzenie kogoś, kto stał niżej na drabinie społecznej. Musimy jednakże pamiętać, że takie 3-warstwowe rozróżnienie nie jest precyzyjne. Wiele wskazuje na to, że w terminie avilum mieścili się i przedstawiciele najbogatszej arystokracji, i biedni chłopi, ale głównie ci, którzy pozostawali wolni i którzy często posiadali jakieś ziemie. Bogatsi kupcy, agenci handlowi, dowódcy, gubernatorzy, najwyżsi urzędnicy, bankierzy czy chłopi na roli z własną ziemią to przykłady przedstawicieli warstwy avilum. Najwięcej problemów historykom przysporzył termin muszkena. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to kogoś, kto pada na twarz. Muszkena rozumie się jako człowieka królewskiego. Do dziś nie rozstrzygnięto, co dokładnie kryło się pod tym terminem, ale pojemność znaczeniowa jest tutaj znacznie szersza niż u Avilum. Przyjmijmy, że byli to ludzie w jakimś stopniu zależni od króla, czasem przenikający się profesją z Avilum, a czasem z Wartum. Nie posiadali pełni praw obywatelskich, ale cieszyli się dużą swobodą. Nie ma jednak wątpliwości, że grupa muszkenów to najbardziej zróżnicowana ekonomicznie warstwa ze wszystkich trzech. Zapewne należeli do niej biedniejsi kupcy królewscy, pracownicy rolni oraz wszelka służba świątynna i pałacowa, kapłanki, pomniejsi urzędnicy czy drobni rzemieślnicy, prawdopodobnie także żołnierze. Wydaje się także, że przynależność do danej grupy mogła ulec zmianie, w zależności od sytuacji, w górę, jeśli dana osoba progresowała w swym życiu zawodowym, bądź w dół, gdy jej nie szło. Niewolnicy, czyli Wardum, stanowili o największej sile roboczej, choć trzeba przyznać, że babilońscy nie mieli tak źle. Z kodeksu Hammurabiego jasno wynika, że posiadali oni osobowość prawną i zagwarantowano im pewne prawa. Przykładowo, niewolnik mógł poślubić kobietę, która była wolna, a dziecko z takiego związku również stawało się z chwilą urodzenia wolne. Wardum mogli posiadać także swój majątek, choć siłą rzeczy nie był on wielki. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach mógł taki być, bowiem w niewolę mógł wpaść każdy, jeśli zadłużył się i nie spłacił zobowiązania. Niewola za długi należała do tymczasowych i z chwilą spłacenia zobowiązania pracą Wardum wracał do dawnej pozycji. Status niewolnych w Babilonii należy zatem zupełnie inaczej rozumieć niż tych w Grecji czy w Rzymie. Inskrypcja zawierająca kodeks Hammurabiego składa się z trzech części: wstępu, czyli prologu, rdzenia, czyli przepisów, tudzież praw, wyroków, reguł, obojętnie jak je nazwiemy, oraz epilogu, czyli zakończenia. Budowa dzieła jest ciągła, co oznacza, że podział na trzy części jest naszą interpretacją tego aktu. Prolog, tak jak w przypadku innych mezopotamskich kodeksów sprzed rządów Hammurabiego, opatrzony został teologicznym, liczącym około 5 kolumn tekstem. Hammurabi podkreśla w nim swoje związki z bogami Babilonu oraz przedstawia okoliczności, w jakich ci obdarowali go władzą królewską. Ze wstępu dowiadujemy się, że najważniejsi bogowie mezopotamscy, Anu i Enlil, oddali władzę nad światem ludzi bogu Ea, którego syn pierworodny Marduk, potężny bóg Babilonu, ustanowił królestwo babilońskie. Po wywyższeniu Marduka dwaj bogowie zadecydowali, że powołają Hammurabiego, którego celem będzie zaprowadzenie sprawiedliwości na tej ziemi. Przytoczę wam kilka fragmentów prologu, a w tym celu skorzystam z książki pod tytułem Kodeks Hammurabiego w przekładzie wspomnianego już tutaj Marka Stępnia, asyriologa z Uniwersytetu Warszawskiego. Książka może być trudno dostępna do kupienia, ale szczerze liczę na reedycję. Gdy wzniosły Anu, król Anunaków, i Enlil, pan nieba i ziemi, wyznaczający losy kraju, Mardukowi, synowi pierworodnemu boga Ea, najwyższą władzę nad wszystkimi ludźmi przyznali i pośród bóstw i gigi uczynili go największym, gdy Babilon imieniem jego wzniosłym nazwali i w 4 stronach świata uczynili go panującym i we wnętrzu jego królestwo wieczne, którego podstawy jak niebo i ziemia są ugruntowane, trwale ustanowili. Wtedy to mnie, Hammurabiego, księcia pobożnego, wielbiącego bogów, aby sprawiedliwość w kraju zaprowadzić, aby złych i nikczemnych wytracić, aby silny słabego nie krzywdził, aby jak słońce dla czarnogłowych wzejść i kraj opromienić. Anu i Enlil, aby o pomyślność ludu troszczyć się, imieniem moim nazwali. Hammurabi, pasterz, wybranek Enlila, jam jest. Ten, który gromadzi bogactwa i obfitość, który spełnia wszystko, cokolwiek nazwę swą ma, dla nip purduranki, strażnik, gorliwy Ekur. Król mocny, który miastu Eridu przywraca jego pierwotny kształt, który oczyścił obrzędy w Eabzu. Wicher 4 stron świata, który wielkim uczynił imię Babilonu, który cieszy serce Marduka, pana swego, który codziennie stoi w gotowości dla Esagili. To tylko fragment długiego prologu, w którym możemy przeczytać także o najważniejszych czynach Hammurabiego, z podkreśleniem tych, które miały naturę pokojową. Mowa tutaj o wznoszeniu świątyń, poprawianiu systemów irygacyjnych oraz rozbudowywaniu miast. Króla określono w kodeksie w najróżniejszy sposób, a niektóre z epitetów brzmią bardzo pompatycznie. Wicher czterech stron świata, który wielkim uczynił imię Babilonu, smok królów, czy młodzieniec spośród królów, w walce bez przeciwnika. To tylko niektóre określenia, a innych opisujących działalność dla bogów, mądrość, waleczność i sprawiedliwość nie brakuje. W prologu wymieniono także miasta, wraz z najważniejszymi bogami oraz świątyniami w tychże, dzięki czemu wstęp kodeksu stanowi kapitalne źródło poznania religii starobabilońskiej. W tym miejscu mam pytanie do moich widzów. Czy film o religii babilońskiej byłby mile widziany? Czekam na wasze zdania w komentarzach na YouTube. Na koniec wątku prologu posłuchajcie jeszcze kilku fragmentów. To nie tylko tekst prawny, ale także wyjątkowe dzieło literackie, które kopiować będą skrybowie aż do V wieku przed naszą erą. Smok królów, ulubiony brat Zababy, który mocno osadził siedzibę miasta Kisz, który otoczył blaskiem Emeteursang, który uporządkował wszelkie obrzędy Isztar, opiekun świętego okręgu Hursang-Kalama, dziki byk rozjuszony, przebijający rogami wrogów, ulubieniec Tutu, który sprawia radość miastu Borsippa, pobożny, który nie zaznaje spoczynku dla Ezidy, roztropny, doskonały, który ustanowił pastwiska dla Lagasz i Girsu, który dzierży wszelkie dary ofiarne dla Eninu. Ten, który objawił prawdę, który przewodzi ludziom, który sprowadził z powrotem boginię opiekuńczą, swą dobrotliwą do Aszur. Gdy Marduk ład zaprowadzić wśród ludu i krajowi dobre obyczaje dać poznać, polecił mi, prawo i sprawiedliwość w usta kraju włożyłem oraz dobrobyt ludowi zapewniłem. Wtedy też. I tutaj następuje właściwa część, czyli zbiór orzecznictwa. Jak sami widzicie nawet po fragmentach prologu, we wstępie nie brakuje odniesień do wielkich czynów króla. Czas najwyższy na mięso tego odcinka, czyli przepisy kodeksu. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że materiał was zainteresował. Zostawcie zatem łapkę, komentarz i suba w ramach podziękowania i dajcie zaskoczyć się w przyszłości. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify, ocencie ten podcast piątką. Dzięki. Jedziemy dalej. Po pełnym przechwalnych treści prologu przechodzimy do treści właściwej, czyli do wyroków, jakie wyryto na steli. Do tej pory wyróżniono 282 paragrafy, choć to bardziej tradycyjne podejście i przyjmuje się także inne wersje. W absolutnej większości paragrafy przybierają formułę, jeśli A, to B. Najczęściej spotykany zwrot w kodeksie to summa avilum, czyli jeśli obywatel, i dalej wyryta jest kontynuacja zdania. Pierwsza część opisuje zatem podlegające sankcji działanie, a druga jego konsekwencje. Nie każdy przepis zakładał jednak winę człowieka. Współcześni badacze dokonali analizy i podziału przepisów kodeksu na modłę dzisiejszych kodyfikacji, w zależności od obszaru i dziedziny prawa, choć zdaje się, że i Babilończycy dostrzegali pewną spójność między konkretnymi działami. Choć nie zaznaczono tego na steli, a jedynie dostrzeżono w późniejszych odpisach tematycznych. W ten sposób łatwiej możemy wyróżnić działy i pasujące do nich paragrafy. I tak, kodeks opisywał między innymi przypadki fałszywych świadectw i osądów, wykroczenia przeciwko własności, czyli włamania, rabunki, kwestie związane z nieruchomościami i irygacją, sprawy porozumień finansowych, czyli kredyty, ugody, warunki niewoli za długi, sprawy powiązane z kobietami, a mowa tu o takich wątkach jak rozwód, cudzołóstwo, konkubinat, morderstwo męża czy kaźrodztwo. Wiele miejsca poświęcono małżeństwom, własności rodzinnej i dziedziczeniu. Poruszono kwestie napaści, opłat rzemieślniczych i odpowiedzialności za błędy zawodowe, np. lekarzy i weterynarzy, ale także murarzy. Uregulowano sprawy powiązane z rolnictwem, określono stawki za wynajem zwierząt czy kwestie własności niewolników. To tylko niektóre z kategorii spraw, jakich orzeczenia możemy znaleźć na steli. Wybrałem kilkadziesiąt interesujących wyroków, które wam przeczytam i co mniej zrozumiałe opatrzę komentarzem. Zaczynajmy. Posłuchajcie. Jeśli obywatel obywatela oskarżył i morderstwo mu zarzucił, a nie udowodnił mu tego, oskarżyciel jego zostanie zabity. Jak widać, w Mezopotamii istotną wagę przywiązywano do oszczerstw wrzucanych na oślep. Zarzut morderstwa bez udowodnienia go sprawiał, że oskarżyciel tracił życie. Zwróćcie uwagę na zwrot obywatel obywatela. Avilum oskarża innego avilum. W zależności od klasy społecznej i różnic, inne wydawano wyroki. To bardzo ważne, aby zrozumieć, że zasada oko za oko nie dotyczyła wszystkich przypadków. Jeśli obywatel czary obywatelowi zarzucił i nie udowodnił mu tego, ten, któremu czary zarzucono, do rzeki wejdzie, w rzece się zanurzy. Jeśli rzeka dosięgnie go, oskarżyciel jego domostwo jego zabierze. Jeżeli człowieka tego rzeka oczyści i zostanie zdrowy, ten, który czary mu zarzucił, zostanie zabity. Ten zaś, którego rzeka oczyściła, domostwo oskarżyciela swego zabierze. Tutaj mamy przykład kolejnego brutalnego wyroku. Tym razem sędzią była rzeka, a konkretnie Bóg rzeki. Ordalia rzeczne były sposobem na udowodnienie, czy ktoś jest winny, czy nie. Jeżeli ten, którego wrzucono do rzeki, podołał zadaniu, zmazywał swą winę, albo mówiąc ściślej, udowadniał niewinność. Jeśli nie, w tym przypadku tracił życie. Co do konkretnych zadań, nie wiemy dokładnie, jaki wymiar przybierały. Jeśli obywatel podczas rozprawy sądowej z fałszywym świadectwem wystąpił, oświadczenia swojego nie udowodnił, to jeżeli rozprawa ta była sprawą gardłową, człowiek ten zostanie zabity. Jeżeli ze świadectwem dotyczącym zboża lub srebra wystąpił, karę rozprawy tej w całości poniesie. Tutaj mamy dwa wyroki, tudzież artykuły, które ustanawiają sankcje za fałszywe świadectwo. W przypadku sprawy gardłowej, czyli takiej o życie, karą była śmierć. W przypadku spraw pieniężnych, kara całości prawdopodobnie kosztów rozprawy. Jeśli obywatel mienie Boga lub pałacu skradł, obywatel ten zostanie zabity i ten, który rzecz skradzioną w ręce swe przyjął, zostanie także zabity. W tym miejscu usankcjonowano kradzież świętego mienia i prawdopodobnie współudział w niecnym procederze, gdyż raczej nie karano nieświadomych przyjmowania ukradzionego mienia, ale tego nie wiemy na pewno. Kara bardzo surowa, obrazująca religijność Babilończyków. Jeśli obywatel niewolnikowi pałacu, albo niewolnicy pałacu, albo niewolnikowi muszkena, albo niewolnicy muszkena przez bramę główną pozwolił wyjść, zostanie zabity. Jest to artykuł o przymknięciu oka na ucieczkę niewolnika. Jeśli obywatel niewolnika albo niewolnicę zbiegłych w stepie pochwycił i panu jego oddał go lub ją, 2 szekle srebra pan niewolnika daje mu. Kolejne artykuły to 18, 19 i 20. Dotyczą one podobnych sytuacji, niejako rozbudowując okoliczności, które mogą zajść. Te artykuły należy czytać razem jako możliwe scenariusze. Posłuchajcie. Jeżeli niewolnik ten pana swego nie wymieni, do pałacu przyprowadzi go, sprawa jego zostanie zbadana i panu jego zostanie zwrócony. Jeżeli niewolnika tego w domu swym zatrzymał, zaś później niewolnik w rękach jego zostanie pojmany, obywatel ten zostanie zabity. Jeżeli niewolnik z rąk tego, który pochwycił go, zbiegł, obywatel ten panu niewolnika na życie swe wobec Boga przysięgnie i wolny odejdzie. Jak widać, niektóre zaistniałe sytuacje mogły mieć różne zakończenia i od nich zależał wymiar kary. Ciekawie brzmi artykuł 21. Jeśli obywatel w ścianie domu wyłom uczynił, przed wyłomem tym zabije się go i powiesi. Efektownie i efektywnie. Trudno o bardziej wymowny wymiar kary. Niemniej z takim mamy do czynienia pod artykułem 25. jeżeli w domu obywatela pożar wybuchł, a inny obywatel, który ugasić go przyszedł, na dobytek pana domu podniósł swój wzrok i dobytek pana domu wziął, człowiek ów w ogień ten zostanie wrzucony. W kodeksie zawarto kilkadziesiąt artykułów dotyczących prawa nieruchomości. Przytoczę wybrane. Pole, ogród i dom żołnierza, sieciarza lub trybutariusza nie mogą być sprzedane. Jeśli obywatel pole, ogród lub dom żołnierza, sieciarza lub trybutariusza kupił, tabliczka jego zostanie złamana i srebro swe utraci. Pole, ogród lub dom do posiadacza ich wrócą. Jeden artykuł wynika z drugiego. Jeśli do transakcji, do której nie powinno dojść, doszło, tabliczka zostanie złamana, co w praktyce oznacza unieważnienie transakcji. Ciekawie brzmi artykuł 48. Jeśli obywatelowi, na którym dług oprocentowany ciąży, pole jego Bóg Adat zalał lub powódź glebę zeń zniosła, albo też z braku wody zboże na polu nie wyrosło, w roku tym zboża wierzycielowi swemu nie zwróci, tabliczkę swą zwilży i procentów za ten rok nie da. Zwilżenie tabliczki pomagało zmienić zapis umowy, na przykład zmienić datę spłaty zobowiązania w przypadku katastrofy naturalnej. To pokazuje nam, że w Babilonie chroniono prawa dłużników. Moim zdaniem takie zapisy pokazują, że kodeks Hammurabiego był kodeksem sprawiedliwym. Jeśli obywatel przy umacnianiu grobli na polu swym pozostał bezczynny i grobli swej nie umocnił, a w grobli jego otwór powstał i glebę woda uniosła, człowiek, w którego grobli otwór powstał, zboże, którego utratę spowodował, w tej ilości zwróci. Jak widać, kodeks nie przewidywał tylko kar w stylu oko za oko. Tutaj mamy przypadek roszczenia cywilnego, które można było zaspokoić poprzez zapłatę określonej kwoty zboża. Takich wyroków było mnóstwo. Jeśli kupiec agentowi handlowemu srebro na pożyczkę nieoprocentowaną dał i tam, gdzie ten przybył, straty poniósł, kapitał wyjściowy kupcowi zwróci. Jeżeli w podróży na drodze jego nieprzyjaciel wszystko, co niósł, odbierze mu, agent handlowy przysięgę na Boga wypowie i odejdzie wolny. Jeśli oberżystka jako zapłatę za piwo zboża nie przyjęła, lecz według odważnika zbyt dużego srebro przyjęła, bądź równowartość piwa względem wartości zboża obniżyła i oberżystce tej udowodni się to, do wody wrzuci się ją. Jeśli oberżystka, w domu której przestępcy zebrali się, przestępców tych nie pojmała oraz do pałacu nie odprowadziła, oberżystka ta zostanie zabita. Właścicielki karczm nie miały lekko. Odpowiadały bezpośrednio za brak odwagi zgłoszenia faktu, że w ich lokalu bytują przestępcy. Jeśli kapłanka lub arcykapłanka, która w klasztorze nie mieszka, oberżę otworzyła, bądź po piwo do oberży weszła, obywatelka ta zostanie spalona. Po tym przepisie widać, że od arcykapłanek i kapłanek wymagano trzeźwego prowadzenia się. Jeśli obywatela zobowiązanie dłużnicze obciąża i żonę swoją, syna swego lub córkę swą sprzedał, bądź w służbę poddaństwa za długi oddał, 3 lata w domu nabywcy ich lub wierzyciela ich będą pracować, 4. roku wolność im zwrócona zostanie. Po tym wyroku wyraźnie widać, że w Babilonie można było trafić w niewolę za długi. Jeśli obywatelowi nic nie zginęło, a coś mi zginęło, powiedział i władzę okręgu swego oskarżył, zaś że nic mu nie zginęło, władzę okręgu jego przed Bogiem wykażą mu. Wszystko, czego żądał, podwoi i władzom okręgu swego odda. Interesujący artykuł pokazujący, że takie oskarżenie traktowano dość łagodnie. Wydaje się, że wymiar sprawiedliwości nie był skłonny do zastraszania ludzi wysokimi karami za oskarżenie władzy. Bardzo to szanuję i warto to podkreślić. Przeczytam teraz kilkanaście wybranych artykułów bez komentarza. Jeśli obywatel na arcykapłankę lub żonę obywatela palcem wskazał i oskarżenia nie dowiódł, obywatel ten przed sędziami zostanie wychłostany i połowę głowy jego ogoli się. Jeśli obywatel żonę sobie wziął, a umowy z nią nie zawarł, kobieta ta nie jest żoną. Jeśli żona obywatela na spaniu z innym mężczyzną została przyłapana, zwiąże się ich i dowody wrzuci. Jeżeli jednak małżonek żonie swej życie daruje, także król poddanemu swemu życie daruje. Jeśli obywatel żonę obywatela, która mężczyzny nie zaznała i w domu ojca swego mieszka, zniewolił i na łonie jej przespał się i przyłapią go, człowiek ten zostanie zabity, a kobieta ta zostanie uwolniona. Jeśli żonę obywatela mąż jej oskarżył, ale na spaniu z innym mężczyzną nie została przyłapana, przysięgę na Boga złoży i do domu swego wróci. Jeśli żona obywatela, na którą z powodu innego mężczyzny palcem wskazano, na spaniu z innym mężczyzną nie została przyłapana, na życzenie męża swego w rzece zanurzy się. Jeśli obywatel został uprowadzony w niewolę i w domu jego jedzenia nic nie ma, a żona jego do domu innego mężczyzny weszła, kobieta ta kary nie poniesie. Jeśli obywatel został uprowadzony w niewolę i w domu jego jedzenia nic nie ma, a przed powrotem jego żona jego do domu innego mężczyzny weszła i dzieci urodziła, potem, gdy mąż wrócił i do miasta swego dotarł, kobieta ta do męża swego pierwszego wróci, dzieci za ojcami swymi pójdą. Jeśli obywatel miasto swe porzucił i zbiegł, potem zaś żona jego do domu innego mężczyzny weszła, jeśli obywatel ten powrócił i żonę swą chciał odebrać, to ponieważ miastem swym wzgardził i zbiegł, żona zbiegłego do męża swego nie powróci. Jeśli kobieta męża swego odtrąciła i powiedziała mu: nie posiądziesz mnie więcej, sprawa jej przez władzę okręgu jej zostanie rozpatrzona, jeśli dobrze się prowadzi i występku nie ma, a mąż jej wciąż wychodzi z domu i bardzo poniża ją, kobieta ta winna nie jest, posag swój odbierze i do domu ojca swego pójdzie. Jeśli zaś nie prowadzi się dobrze, wciąż wychodzi z domu, dom swój rujnuje, męża swojego poniża, kobieta ta do wody zostanie wrzucona. Jeśli żona obywatela z powodu mężczyzny innego męża swego pozwoliła zabić, kobietę tę na pale wbije się. Jeśli obywatel z córką swą miał stosunek, człowieka tego z miasta wypędzi się. Jeśli obywatel dla syna swego narzeczoną wybrał i syn jego miał stosunek z nią, a on sam później na łonie jej przespał się i pochwycą go na tym, człowieka tego zwiąże się i do wody wrzuci. Jeśli obywatel po śmierci ojca swego na łonie matki swej prześpi się, oboje oni zostaną spaleni. Jeśli obywatel dziedzicowi swemu, któremu przyznaje pierwszeństwo, pole, ogród lub dom podarował i dokument opieczętowany napisał mu, a potem, gdy ojciec do kresu swego dojdzie, kiedy bracia będą się dzielić, dar przez ojca dany mu weźmie sobie i prócz tego majątkiem domu ojcowskiego porówno podzielą się. Jeśli obywatel dla synów, których ma, żony wybrał, ale dla syna swego jeszcze małego żony nie wziął, potem, gdy ojciec do kresu swego dojdzie, kiedy bracia dzielić się będą, z majątku domu ojcowskiego bratu ich małemu, który żony jeszcze nie wziął, oprócz części jego, srebro na wiano odłożą dla niego i żonę dlań wybiorą. Przeczytam teraz nieco ciekawsze i prostsze wyroki, które w swej treści najbardziej kojarzone są z kodeksem Hammurabiego. Jeśli syn ojca swego uderzył, rękę utną mu. Jeśli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu. Jeżeli kość obywatela złamał, kość mu złamią. Jeżeli oko muszkenowi wybił lub kość muszkena złamał, jedną minę srebra zapłaci. Jeśli oko niewolnika obywatela wybił lub kość niewolnika złamał, połowę ceny jego zapłaci. Jeśli obywatel ząb obywatelowi równemu sobie wybił, ząb wybiją mu. Zwróćcie uwagę na wymiar kary w zależności od klasy społecznej. Jeżeli ząb muszkana wybił, 1/3 miny srebra zapłaci. Jeśli obywatel w policzek obywatela godniejszego niż on uderzył, na zgromadzeniu 60 razy bykowcem zostanie uderzony. Jeśli obywatel w policzek obywatela takiego jak on uderzył, 1 minę srebra zapłaci. Jeśli muszkena w policzek muszkena uderzył, 10 szekli srebra zapłaci. Jeśli niewolnik obywatela w policzek obywatela uderzył, ucho mu utną. Jeśli obywatel obywatela w bójce uderzył i ranę mu zadał, człowiek ten przysięgnie: człowieka tego umyślnie nie uderzyłem, i lekarza opłaci. Jeśli obywatel córkę obywatela uderzył i sprawił, że płód swój poroniła, 10 szekli srebra za płód jej zapłaci. Jeśli kobieta ta zmarła, córkę jego zabiją. Jak widać, w Mezopotamii przykładano wagę do dziecka znajdującego się w brzuchu matki i chroniono jego życie, za którego pozbawienie przewidziano odpowiednią karę. Jeśli lekarz obywatelowi operację ciężką nożem z brązu wykonał, obywatela uzdrowił lub łuk brwiowy obywatela nożem z brązu otworzył i oko obywatela uzdrowił, 10 szekli srebra weźmie. Jeżeli to muszkena, 5 szekli srebra weźmie. Jeżeli to niewolnik obywatela, pan niewolnika da lekarzowi 2 szekle srebra. Jak widać, honorarium lekarza rosło wraz ze wzrostem rangi operowanego. Jeśli lekarz operację ciężką nożem z brązu wykonał i spowodował śmierć obywatela, lub łuk brwiowy obywatela nożem z brązu otworzył i oka obywatela pozbawił, rękę mu utnął. Ten paragraf jest bezlitosny. Błąd w sztuce medycznej nie mógł mieć miejsca, jednak jeśli dotyczył niewolnika, to lekarza nie pozbawiano ręki, a jedynie oddawał on swojego niewolnika lub płacił połowę jego wartości. Podobnie ujmowano zawód weterynarza, choć ten w przypadku błędu nie tracił ręki, a płacił jedynie określoną kwotę rekompensaty. Jeśli murarz obywatelowi dom zbudował, a pracy swej odpowiednio nie umocnił i dom zbudowany zawalił się i spowodował śmierć właściciela domu, murarz ten zostanie zabity. Jeżeli zaś spowodował śmierć syna właściciela domu, syn murarza tego zostanie zabity. Jeśli niewolnik do pana swego: nie jesteś panem moim ty, powiedział, zaś że jest niewolnikiem jego, dowiedzie mu się, ucho obetną mu. Oto są wyroki sprawiedliwości, które Hammurabi, król potężny, trwale ustanowił i który krajowi słuszne obyczaje oraz dobre przewodnictwo pozwolił uzyskać. Jak widać po przytoczonych artykułach, kara była równa przestępstwu wtedy, kiedy strony konfliktu miały ten sam status społeczny. W zależności od różnic w nim, kara była albo dotkliwsza, albo łagodniejsza. Z całą pewnością nie można generalizować i mówić, że kodeks Hammurabiego to oko za oko, ząb za ząb. Tak było, ale tylko w niektórych przypadkach. Kodeks Hammurabiego to wielki i złożony zbiór wyroków. Na pewno nie wyczerpywał on tematu wszystkich możliwych przestępstw, jakie mogły wystąpić w Babilonie. Brakuje choćby wątku istotnych w społeczeństwie pasterzy, czy nie opisano sytuacji, w której dochodzi do morderstwa z premedytacją. W kodeksie nie ma także ani słowa o tych, którzy mają egzekwować prawo i co w przypadku, gdyby nie mieli racji. Według mnie najbardziej niesamowite jest to, że poszczególne wyroki pokazują nam sytuację ze społeczeństwa babilońskiego. Czytając je lub słuchając tego, jak ja je odczytuję, wchodzimy w sytuację zwykłych Babilończyków w XVIII wieku przed naszą erą. Także dlatego kodeks Hammurabiego jest bezcennym źródłem informacji. Warto w tym miejscu odnieść się do zarzutów, jakoby kodeks Hammurabiego był plagiatem wcześniejszych orzeczeń. Z całą pewnością nie był, choć warto spojrzeć na ten przykład. Jeżeli wuj jest agresywny i władze powiadomią o tym jego właściciela, a on nie okiełzna swojego wołu i ten zaatakuje kogoś i spowoduje jego śmierć, właściciel wołu zapłaci 2/3 funta srebra. Jest to fragment kodeksu z XIX wieku przed naszą erą, który znany jest pod nazwą Zbiór Praw z Esznuny. Opowiedziałem o nim szczegółowo w podcaście o najstarszych kodeksach świata, tych przed Hammurabi. Oto jak Hammurabi opisał taki przypadek w swoim zbiorze. Jeżeli wół człowieka jest agresywny i władze powiadomią właściciela o tym, że jest on agresywny, ale ten właściciel nie obetnie mu rogów lub nie zapanuje nad nim i wół zaatakuje i zabije człowieka wolnego, on, właściciel, da pół funta srebra. To tylko jeden zapis, ale podobieństw między aktami jest znacznie więcej. Podobnie szperając w kodeksie Lipitishtara, znajdziemy przepisy, które w podobnym brzmieniu wyryto na steli Hammurabiego. To samo w pewnym, choć dużo mniejszym zakresie dotyczy innych, wcześniejszych kodyfikacji. Nie wynika z tego jednak, że Hammurabi plagiatował dokonania poprzedników. Z całą pewnością opierano się natomiast na dawnych kodyfikacjach, które najwyraźniej się sprawdzały i były skuteczne. Wcześniejsze, starsze kodeksy były ponadto częścią prawa zwyczajowego, więc występowanie podobieństw nie powinno dziwić. Przytoczyłem tylko kilkadziesiąt z prawie 300 artykułów kodeksu Hammurabiego. Artykułów, które tak naprawdę są wyrokami. Jeżeli chcecie pełny zestaw wyroków, warto poszukać w internecie. Na pewno znajdziecie jakiś spis. Od siebie polecam książkę Marka van de Mieroupa oraz Marka Stępnia. Szczególnie ten drugi podszedł do sprawy na poważnie i objaśnił przy danym artykule konkretne tłumaczenie i kontekst sytuacyjny. Można dzięki temu łatwiej wczuć się w klimat i przenieść do epoki starobabilońskiej. Po części z wyrokami nadszedł czas na epilog, czyli poważną przemowę Hammurabiego do współczesnych mu ludzi oraz do przyszłych pokoleń. Epilog to wspaniałe miejsce do indoktrynacji i propagandy. I Hammurabi oczywiście nie omieszkał skorzystać z okazji i tutaj. Długi na 5 kolumn tekst to w zasadzie przemowa króla, który opisuje siebie jako władcę niezwykle sprawiedliwego, który niczym dobry pasterz strzeże swych poddanych przed wszelką niesprawiedliwością, otaczając opieką zwłaszcza tych słabszych. Hammurabi, król wspaniały jam jest, wobec czarnogłowych, których Enlil powierzył mi, a władzę pasterską, nad którymi Marduk dał mi. Nie byłem niedbały, ani bezczynny. Siedziby bezpieczne wyszukałem im. Od ciężkich trosk ich uwolniłem. Sprawiłem, że zajaśniała dla nich światłość. Aby silny słabego nie krzywdził. Aby sierocie i wdowie oddana została sprawiedliwość. W Babilonie, mieście, któremu Anu i Enlil głowę jego podnieśli wysoko. W Esagili, świątyni, której jak niebo i ziemia fundamenty są trwałe, aby prawo w kraju ukierunkować, aby wyroki w kraju słusznie rozstrzygane były, aby pokrzywdzonemu oddano sprawiedliwość. Słowa me cenne na steli tej zapisałem i przed posągiem mym króla prawa trwale ją ustawiłem. Jam jest król, który pomiędzy królami największy jest. Słowa moje wyjątkowe. Potęga moja równej nie ma. To tylko fragment, ale widać po nim, jakie zabiegi stosował Babilończyk. W drugiej części epilogu władca ostrzega, że ci, którzy nie będą stosować się do słów króla, zostaną przeklęci przez bogów i ci zemszczą się na nich. Przesłanie dotyczy także tych władców, którzy poważą się podnieść rękę na prawa Hammurabiego. Babilończyk życzy im rychłej śmierci oraz pozbawienia przychylności bogów. Steli z kodeksem nie można sprofanować, nie można na niej wyryć własnych znaków. Takiego człowieka spotka okrutny los, a przekleństwo rzucone przez Hammurabiego ma także przejść na potomstwo, kraj i lud tego, który dopuścił się zniewagi. Tym, który wykona wyrok, ma być Bóg Enlil. Anum wielki, ojciec bogów, który powołał mnie do rządzenia, blasku władzy królewskiej niech pozbawi go. Berło jego niech złamie, losy jego niechaj przeklnie. Nergal, potężny między bogami, we walce niezrównany, pozwalający osiągnąć mi zwycięstwa, orężem swym straszliwym, jak ogniem szalejącym wśród trzciny. Ludzi jego niech spali, toporem swym potężnym niech porazi go i członki jego jak posążek gliniany niechaj roztrzaska. Nintu, księżna szlachetna krajów, matka, stwórczyni moja, dziedzica niechaj pozbawi go i imieniu jego nie pozwoli zaistnieć, a lud jego niech bezpłodnym uczyni. To tylko fragment klątwy, jaką przewidział Hammurabi dla bezecnych niszczycieli porządku, jaki ustanowił. Przekleństwo było bardzo złożone i długie i w zasadzie przybrało formę rozbudowanej klątwy. Na niej kończy się kodeks Hammurabiego, lecz nie jego historia, którą poznajemy i staramy się zrozumieć po dziś dzień. Warto w tym miejscu dodać, że kodeks Hammurabiego zasadniczo wpłynął na kulturę prawodawczą i piśmienniczą całego regionu. Choć znany w całości tylko z jednej steli, to fragmentarycznie części kodeksu przetrwałe w różnych formach odkrywano już od XIX wieku, kiedy to odnaleziono 11 fragmentów z wyrokami. 9 z nich pochodzi z biblioteki Ashurbanipala, który żył w VII wieku przed naszą erą. Asyryjczycy pamiętali zatem o starszym o 1000 lat przykładzie zbiorów wyroków sądowych, jakie wydawano w państwie Hammurabiego. Biblioteka Ashurbanipala to nieprawdopodobny pomysł, idea wielka w swym zamyśle, jednak zostawmy to być może na inną okazję. Fakt, że kodeks przetrwał tak długo na tak wielu inskrypcjach, wynika z tego, że wszedł do kanonu prawniczego piśmiennictwa nie tylko Babilonu, ale także Asyrii i poniekąd Elamu. Jego treść służyła do nauki języka akadyjskiego, a konkretnie dialektu babilońskiego. Poszczególne części wielokrotnie powielano, między innymi w szkołach skrybów uczących się pisać we wspomnianym języku. Co ciekawe, niektóre odpisy zawierają notatki uczących się z nich prawników, które pozwoliły lepiej połapać się w znaczeniu pierwotnych wyroków. Przykładów najróżniejszych fragmentów zawierających treść kodeksu odnaleziono ponad 50, a jeden z nich, jak pisze Marek Stępień, zwrócił szczególną uwagę badaczy. Jest to część prologu, która nie zawiera w miejscu wymienienia podbitych miast Niniwy i Jesznuny, co sugeruje, że wersja ta powstała w lub przed 38 rokiem panowania króla. Różnica polega na tym, że w zachowanej do dziś pełnej wersji te miasta zostały wymienione. Może z tego wynikać, że kodeks Hammurabiego mógł być co jakiś czas uaktualniany, choć to tylko pewne przypuszczenia. Nie wiemy, jak długo kodeks Hammurabiego pozostawał w użyciu. Wydaje się prawdopodobnym, że korzystali z niego jego następcy. Jednak wspomniane odpisy z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą sugerują nam, że na kodeks i jego orzeczenia spoglądano przez bardzo, bardzo długi czas. Nie ma wątpliwości, że sprawiedliwość i prawo zajmowały istotne miejsce w życiu Hammurabiego. Wydaje się, że możemy określić Babilończyka królem sprawiedliwości i to nie samozwańczym. Mimo, że niewątpliwie prolog i epilog pełniły funkcję propagandową, to jednak wyroki najwyższego sędziego dominują objętość całego tekstu. Przesadą będzie powiedzieć, że kodeks Hammurabiego powstał tylko w celach propagandowych. Niewątpliwie było to istotne. Jak dla każdej władzy istotne politycznie jest każde przedsięwzięcie publiczne. Ale ja czytając na ten temat, czytając listy Hammurabiego w przekładzie, uwierzyłem w to, że Babilończyk miał na uwadze prawo i mógł stanowić wzór dla przyszłych pokoleń. Z całą pewnością późniejsze kodyfikacje czerpały z dorobku prawniczego Babilonu, a niektórzy sądzą, że kodeks Hammurabiego wywarł wpływ na prawo mojżeszowe. Kodeks Hammurabiego pokazuje, jak król rządził państwem, jak stosował prawo. Obraz wyłaniający się z całej historii Babilończyka pozwala ujrzeć go władcom lubiącym wydawać wyroki. Z listów wynika, że wydawał ich setki, a ludzie byli sprawiedliwie osądzani, nie żyjąc w strachu przed złodziejskim czy wrogo nastawionym urzędnikiem. Każdy, kto mógł poczuć się pokrzywdzonym, miał szansę zwrócić się często bezpośrednio do samego króla Babilonu. On natomiast niejednokrotnie do zbadania sprawy delegował swoich urzędników. Możliwe, że to wszystko spowodowało, że kopię kodeksu sporządzano aż do V wieku przed naszą erą. Hammurabi zapisał się w historii jako władca sprawiedliwy, a jego kodeks jako jeden z najwspanialszych aktów prawnych starożytności. Nie ma sobie równych w Mezopotamii, ale nie tylko tam. Niewątpliwie kodeks Hammurabiego, który nie jest kodeksem, należy do najwspanialszych w całej historii świata i zasłużenie cieszy się taką sławą. Na ile prawdziwe są przekazy o wielkości i prawości króla nie wiemy, ale raczej nieprzypadkowo przetrwał w pamięci świata tak długo. Postać Hammurabiego utrwalono między innymi na Kapitolu Stanów Zjednoczonych, gdzie umieszczono reliefowy portret króla wśród innych najważniejszych prawodawców w historii świata. Dziękuję za uwagę. To była długa i ciekawa podróż do starożytnego Babilonu. Osobiście uważam, że scenariusz do tego podcastu to top 3 z najlepszych, jakie w ogóle stworzyłem. Pisało mi się go lekko i przyjemnie i wydaje mi się, że taki ten materiał był w odbiorze. Dajcie znać, czy mam rację. Jeżeli interesuje Was historia Mezopotamii, Sumerów, Akadyjczyków, Amorytów, Hetytów, to po prostu wejdźcie na mój kanał i obejrzyjcie materiały z przeszłości. O Mezopotamii istnieje osobna seria, jest cała playlista, a materiałów powstało już kilkanaście. Przypominam wszystkim o najnowszej książce wydanej przez wydawnictwo poznańskie z serii starożytnej. Wielka Piramida Szymona Zdziebłowskiego dostępna jest już w sprzedaży. Jest to świetna pozycja dla wszystkich fanów nie tylko starożytnego Egiptu, ale i historii jako takiej. Książkę łatwo się czyta, a zawarte w niej wyniki najnowszych badań i teorii na temat Wielkiej Piramidy Cheopsa w Gizie pozwalają odpowiedzieć na wiele pytań w tym temacie. Polecam serdecznie, link do zakupu znajduje się w opisie. Dziękuję za uwagę i dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają mój projekt. Przygotowanie takiego materiału wymagało kilkudziesięciu godzin pracy, których siłą rzeczy nie mogę poświęcić na zajęcia biznesowe i dochodowe. Na razie mój Patronite jest bardzo skromny, ale rozwija się z każdym filmem. Także dziękuję serdecznie i wszystkich chętnych zapraszam do dołączenia do tego prestiżowego grona. Dziękuję wszystkim łapkującym i komentującym. Do usłyszenia niebawem.